Wesołych świąt, moi kochani. Mamy dzisiaj 7 grudnia. Śnieg pada, jak widzicie. A to wszystko dzięki dodatkowi Gwiazdka 2013. Ogólnie jest to quest. A tak tutaj to chodzi mi o sam motyw, że tak powiem, że jest właśnie zima, że pada śnieżek i w ogóle. Tutaj znajduje się... Cześć. Rozpaczony skrzat. Ja już zacząłem tego questa. Niestety. Były pierwsze rozmowy. Ale dobra, to nieważne. Po prostu była rozmowa, w której dowiedziałem się, że mam udać się do Eder. I w Eder u sierżanta o niepamiętnym przeze mnie imieniu, na W na pewno, dostałem zadanie, iż mam zabić zbiry, złe zbiry. Więc teraz znowu wracam tutaj. Nie wiem, zapomniałem w ogóle, że chciałbym to w ogóle nagrać, ten quest, bo nie ma do niego jako tako opisów. A ja go jeszcze niedawno dopiero co zacząłem i stwierdziłem, że mógłbym opisać. Ale że z racji tego, że jest to dodatek na moich wszystkich postaciach, więc wszędzie on będzie. I nie mogłem go po prostu zacząć od nowa. Ale dobra, mniejsza. Dużo nas chyba nie ominęło. Musimy zabijać teraz złe zbiry. Złe zbiry i starych rozbójników. Tutaj jest stary. I tyle. Wcześniej też szukałem i nigdzie nie znalazłem tych złych zbirów, więcej niż jedna sztuka. Taki zbir znajduje się tutaj na dole. Zaraz tutaj przejdziemy. Da się przejść, da się. Zaraz wam powiem, gdzie dokładnie jest ten zły zbir, którego ja sobie ubijam. Znajduje się tutaj. Może są, na pewno są gdzieś jakieś inne respy, ale ja ich... Nie wiem, nie mogłem odnaleźć. Nie wiem, gdzie mogłyby być jeszcze, no. Tutaj jest ten sierżant, z którym rozmawialiśmy, wiaderny. Tutaj też nic nie ma. Nie mam pojęcia, co to są za te nowe mapki, ciemnice szubrawców. Czy coś w nich jest, ale wejść nie mogę. Ciekawe dlaczego. Oj, widzę, że coś się zareagowało. I to dokładnie zareagowało. Normalnie cudownie. Nie, tutaj są łotry. Więc tutaj nie ma zbirów. Więc nie mam pojęcia, gdzie są jeszcze te zbiry. Kiedyś tutaj w ogóle było więcej tych zbirów. Kiedyś tutaj był herszt. Teraz nie wiem, gdzie ten herszt w ogóle się znajduje. Mniejsza o niego. Czekamy tutaj na naszego złego zbira. Udało mi się znaleźć jeszcze jeden resp złego zbira. Znajduje się on przy namiocie. Przy namiocie. Tutaj, o. Tak, jest ta czerwona kropeczka. Tak przy okazji czekania. Mozaik złego zbira ukończony, teraz ukończony. Poszukaj podejrzanego herszta. Jest podejrzany herszt. Znajduje się też koło namiotu. Czego tutaj szuka? Ciebie. Oddaję worek z prezentami świętego Mikołaja. Ha! Już za późno. Sprzedałem go. Komu? Mów. Indrokusowi z Verbin. Zaoferował mi niezłą sumkę. Ty łotrze. Kara cię nie obejdzie. Mnie to wszystko jedno. Przynajmniej w więzieniu znajdę ciepły kąt. Zakończ rozmowę. Aż mnie zdenerwowało. Udaj się do sierżanta Wiaderny zameldować mu o tej sprawie. Więc lecimy do naszego sierżanta. Bardzo mi się podoba ten dubbing, jakkolwiek się to mówi. Ale ciekawie, mogę sobie porozmawiać z NPC-kiem teoretycznie. Bo teoretycznie dubbing to jakieś inne osoby, tak? W praktyce to nawijam sam do siebie. Jak w sumie zawsze, kiedy opisuję questy. Potem rodzice się ze mnie śmieją, że się zamykam w pokoju
i nawijam sam do siebie, sam do monitora. I nieraz nie wiedzą, co mają robić. Jak nie, aż opisuję questy przez godzinę i całą godzinę nawijam. No ale dobra, nie jest tak źle. Nie mają jeszcze nic przeciwko. Jak? Udało ci się zabić zbirów i rozbójników? Tak, nawet dowiedziałem się, co się stało z workiem świętego Mikołaja. Bardzo dobrze. I kto za tym stoi? Podejrzany Herszt. On ukradł worek z prezentami, a następnie go sprzedał. A to Łotr! Już wysyłam po niego strażę. Dzięki za pomoc. Spocznij. Spoko. Do twoich usług. No i właśnie taki damik nawet fajny jest, no nie? Uda się do zrozpaczonego elfa powiedzieć mu o całym zamieszaniu, więc wracamy do Ithan. Idea questa też jest fajna. Szkoda, że nie ma nagrody za questę. No ale nie mam co narzekać. Szacunek dla osób, które tworzyły, nie wiem ile tam dokładnie było osób, które tworzyły samego questa, czy dwie, czy więcej. Wydaje mi się, że tam dwóch panów się kolegów przedstawiało. Ale jeszcze było parę osób, które użyczyły dubbingu. No ogólnie pomysł bardzo fajny, wykonanie też póki co bardzo fajne. Zagadujemy do sprzedaży. Muszę mi wieści, że złapałeś złodzieje. Tak, a niestety worek z prezentami został sprzedany i Dropusowi z Werbin. O nie! Tam był błąd. Teraz? Może udaj się do niego, możliwe, że on posiada worek świętego Mikołaja. To nie było Werbin, tylko Werbin. Tak mi się wydawało, ale dobra. I co teraz mamy zrobić? Dobra, musimy się do niego udać. On znajduje się w Werbin. A propos chwalenia. Mi się wydawało, że tam był błąd w wyrazie Werbin. Nie wiem, jak będę sprawdzał w programie, to zobaczę. Jak będę obrabiał. Lecimy do Werbin. Tak, luźny kłaścik, fajny. Szkoda, że jednak nagrody żadnej nie będzie. Ale satysfakcja porobienia czegoś ciekawszego. Jest zawsze. Jest i Dropus. Wyjdź, chodź na moje konie. Czy to nie cudne zwierzęta? Dalej. Siedzę na koniu. O, tu chodź. Wszedłem po worek świętego Mikołaja. Podobno odkupiłeś go od Herszta. Tak. Kupiłem go za 100 tysięcy złotych, ponieważ potrzebowałem czegoś na siano dla moich koni. A ten worek okazał się idealny. Jak to? Przecież w worku znajdują się prezenty. Wyrzuciłem za moją stanę. Następnego dnia rangu już nie było. Podobno godziny pochowali swoje skrytki w całym bankowym. Wiesz może, gdzie mają te skrytki? Ostatnio widziałem coś jako mapę na telewizyjny widok. Poszukaj. Dobrze, ale co z workiem? Możesz mi go oddać? Bo bez niego się on wargonem nie będzie. Tylko nie to. Bardzo mi przykro. Worek wyszedł zaraz paczka do świętego Mikołaja. Jednak wcześniej muszę znaleźć coś do tej kąpi i ten worek. Nie znasz może kogoś, kto miałby coś podobnego do nas sprzedaż? Tak, Eldrick Witan posiada takie przedmioty. Czas na mnie. I przeładowanie gry. I sprawdzamy. Udaj się do biuletynu Witan. Być może tam znajdziesz wskazówki do skrytek goblinów. Więc lecimy sobie do Witan. I głusiem się teleportujemy. I do biuletynu. Śnieżek pruszy. Super pięknie. Jest biuletyn. Widzisz. Pierwszy. Tam, gdzie zawsze mąkę wiatr roznosi. Czy to jest miejsce tej skrytki? Chyba tak. Zaraz sprawdzimy. Podnać pierwszy prezent. No dobra. Mąka mi się kojarzy jedynie. Z czym mi się może mąka kojarzyć? Jejku, opisu nie ma, aż dziwnie się czuję. Trzeba jakoś improwizować. Więc najpierw polecę do One Zbóż. Tam jest chyba jakiś młyn. To może coś tam znajdziemy, a jak nie, to... Drugi młyn jest w podgrodziu Nidhal? Nie wiem.
Ale w końcu coś ciekawego, bo w końcu muszę sam coś pomyśleć, coś poszukać. Tak to zawsze mam opisy przygotowane. Wcześniej to wiem, co i jak. Ale dobra, sprawdźmy. Coś mi się tutaj podoba. Kurde, nie zapamiętaję tej skrytki, jak ona dokładnie wyglądała. To może być mój minus. Ponieważ trudno mi będzie ją jakkolwiek znaleźć. A tutaj jest smoka, nie ma nic, niestety nic. No to jeszcze udamy się na górę, sprawdzimy, czy coś tutaj będzie. Jak nie, to wrócimy do Itka, ja sobie jeszcze popatrzę na to. Nie, przy Munie nic nie było, było coś przy domku. Ale przy tym domku nie ma żadnej skrytki, niestety. Dobra. To musimy udać się z powrotem do biuletynu. Ja muszę się jeszcze raz przypatrzeć. Jak wyglądał ten obrazek? Tutaj jeszcze może coś będzie. Jest prezent. Łohoho, ale no, to jest ten skrawek. Tutaj jest coś sianko takie. Dobra, elegancko. Zabieram go. I po przeładowaniu mamy już nasz prezent. Wróć do biuletynu po kolejną wskazówkę. No to jestem z ciebie dumny. Tak patrzyłem na tą minimapkę i właśnie szukałem koło tego dużego domku. Był cały ze słomy. A tu taki psikusik. No ale fajnie, fajnie. Nie wiem, ile tych prezentów będzie. Ale lecimy po drugą wskazówkę, czyli chyba pewnie po drugi prezent. No jedynym minusem, oprócz tego błędu z Werbin, oczywiście, naszego nawet nie potwierdziłem, ale dobra, jest to, że nie ma itemków. Ale jednak nie dało rady nic z tym zrobić, no. Takie życie. Patrzymy na biuletyn. Żubry raj tam swój mają. Chyba wiem, gdzie to jest. Pomyślmy. Żubry były dodane. Dobra, nie powiem, że niedawno, bo ktoś mnie zaraz uzna, że jestem nie wiadomo kim. I nie wiem, co się dzieje, Margonem. Ale kiedyś nie było żadnej mapki z żubrami. Potem była i jest koło Karkahan na pewno. Jak się szło na Zulusy. Pamiętam, te mapki były dodawane. Takie świeżaki same tutaj latały, ale dobra. I chyba widzę nasze drzewo. Drzewo, w którym była dziupla. I gdzieś tam powinien być nasz prezent. No to już ta zagadka była dużo prostsza. Chociaż po samym obrazku było mi trudno. Zabieram prezencik. I pewnie co teraz? Wróć do biuletynu po kolejną wskazówkę. Czyli idziemy do biuletynu, a potem będziemy szukać trzeciego prezentu. No nawet ciekawe. Fajnie zrobione z takimi wskazówkami. Każdy może się trochę potrudzić. Dobrze, że nie ma takiego prostego opisu, gdzie co jest. Chociaż ta zagadka była akurat prosta, ale okej. Okay. Wracamy do Itka. Jest nasz biuletyn. I znowu, oj, telefon mi dzwoni. Dostrzegam kawałki mapy. Gdzie dwie czarownice są, tam porządku nie ma. No to teraz my zagięliście. Koledzy od Questa. Dwie czarownice. Werbin są dwie czarownice. Jedna to jest F, a druga to jest A chyba. Nie pamiętam, jak one się nawet nazywały. Zaraz sprawdzimy, czy te czarownice gdzieś tutaj na pewno są, a później zaczniemy szukać.
Jest tutaj jedna czarownica, nazywa się Farvelia. Po drugiej stronie znajduje się czarownica Amra. A my mamy znaleźć prezent, który jest... To było jakieś wiaderko z węglem. A że tutaj są kopalnie, więc takich wiaderek powinno być trochę. No tutaj, o jest, 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 jest. Elegancko, normalnie. Nie straszne mi te zagadki. I lecimy po naszą ostatnią. Tak? Czy już nie? Tak, w końcu jeszcze. Mam nadzieję, że będzie ostatnia. Cztery? Tak, to będzie czwarta? Trzy? No, to już będzie czwarta. No, to już chyba jest ostatnia. Chociaż trudno mi to stwierdzić, no ale bez przesady. Tyle ludzi, Witchan. Dobra, zagadujemy z naszym biuletynem. A co to jest? Kiedyś piękne, a dziś ruiny. No to... Że tak... Nie, 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 ja się jeszcze muszę przypatrzeć dokładnie. Okej. No udajmy się dokąd? Do zniszczonego opactwa. Tam są zniszczone ruiny. Tam jest opactwo. Tam powinno być rozwiązanie naszej zagadki, czyli nasz prezencik. Zaraz się przekonamy. O, tutaj już nikt nie pada. Dobra, trzeba tutaj poszukać. Poszukać, poszukać. Czy coś jest w zniszczonym opactwie, czy to jednak jest, 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 jest. Ale tutaj to bym się nie spodziewał. Myślałem, że będą jakieś tutaj... Dobra, mury, mury jakieś bliżej. Ale mam prezencik. Wracamy do biuletynu? Wróć do biuletynu po kolejną wskazówkę. No to już będzie... Piąta. Tak, piąta, dobra. Przez nie ma itemków i już nie mogłem się doliczyć, gdzie byłem. Tak, pierwsza zagadka była wolna zboża. Druga była tam, gdzie były żubry. Trzecia w Werbin, czwarta w zniszczonym. I teraz piąta. No to może piąta będzie ostatnia. Dostrzegasz kawałki mapy, gdzie ory spoglądają na ciebie wzrokiem. Ja aż tak daleko. Nie chce mi się tam iść. No nie. No nie. Myślałem, że będzie tak fajnie i prosto. Przyglądnijmy się jeszcze raz. O, zły opis. Kiedyś piękne, a dziś ruiny. Nie ten opis. Spróbujmy jeszcze raz. Kiedyś piękne, a dziś ruiny. Jest ostatni prezent. No ja wiem prawdopodobnie, gdzie się znajduje. Wiem, gdzie są orły teoretycznie, bo zawsze jak się szło przez orwą grań jakimś nukiem, to tam zawsze były jakieś takie orły, duże levele, pamiętam zawsze, nieraz na nich padałem. Ciekawe, jak to teraz tam wygląda. No ale... Miałem cały czas napisane o ruinach, a nie o orle, orłach. To chyba przez to, że jak już się przeładowała mapka, to jakoś tam... Nie mieli dalej ustawione, bo z tego co widziałem, to jest to ostatni prezent. No ale okej, lecimy dalej. Jeszcze moje przeładowanie. I gdzie w tej orzej grani są orły? Nasze orzełki. Czy są na dole orzełki? Jest jeden orzełek. Ale koło niego nic nie ma. Więc idziemy może... O. Jest tyle wygrać. Zabieram go. 20 minut minęło, a ja odnieść mam wszystkie prezenty do elfa. No i elegancko. A czy to już koniec questa jest? Tak nie przerywałem filmiku, nagrywałem syte 20 minut.
Nie wiem, czy to koniec, czy nie koniec. Nie no, mam nadzieję, że nie koniec. Bo już nie mam co robić. Uczyć mi się nie chcę. A matura się zbliża. Ale życie. Innych questów żadnych póki co mi komikowych nie ma. Jeden napisałem. Na moim kanale macie tam link do niego. Linki też rozsyłam po miastach. Co jakiś tam czas. Linki są na forum w temacie o... O, widzę, że masz już wszystkie prezenty. A co z Borkiem? Przerwał mi. Dobra. Miałem dokończyć myśl, ale zapomniałem, że w pierwszej pomocy we węcikach jest nowy taki, powstał ten nowy temat przez informatyka szalonego i tam jest jeden post Garbisa na temat Mikołajków, tam się znajduje mój filmik. Ale wracajmy do elfa. Worek został wysłany do świętego Mikołaja. O, to świetnie. Daj mi teraz prezenty. Ja je wyślę świętemu Mikołajowi. Super, proszę. Poczekaj chwilkę. Ja idę nadać paczkę z listem do Mikołaja, że może rozpocząć święta. No to czekam. I mamy nasze cudowne przeładowanie gry. Jeszcze nie wysłałem. Poczekaj jeszcze chwilkę. Okej. Spoczy. Żaden problem. Zaczekaj parę minut. No to czekamy parę minut. Może uda mi się wam pokazać. Tutaj jest filmik innego gracza. O to mi chodziło. Tak, o to mi chodziło. Tak, o, żebyście tak widzieli. Tutaj jest cały temat o tym. Żadnych opisów nie ma. Wiem, że nie widzicie wszystkiego, ale trudno mi to wszystko jest teraz pokazać. Tutaj jest von Markus. Tutaj są screeny z making of. Jest postęp prac, jest Carder. To są te dwie osoby, które tutaj się najczęściej pokazują. Są osoby, które użyczyły dubbingu. Daniel, Krzysztof, Damian, dzięki wam chłopaki. Tutaj są, tak, ta mniejsza o to. Ogólnie questik mi się podobał, bo nie wiem, czy się skończył. Nie wiem, coś, co można poczytać. Dobra. Wróćmy do gry. Zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze ciekawego. O, może przy okazji pokażę wam aukcję. Ponieważ jakieś tam itemki doszły do aukcji od wczoraj. A widziałem, że tych itemków nie ma zbyt wiele, niestety. W eventowych nie ma nic. A jeszcze wczoraj były. No, a chciałem wam pokazać. Jaki pech. Tutaj są świąteczne kartki. Już chyba ludzie wykupili w sklepach. Dobra. To wracamy. Może już będziemy mogli porozmawiać z elfem. Tutaj jakaś elity. Widzę sobie na pogaduszkach siedzą. Jeszcze nie wysłałem. Poczekaj. Dobra. No to czekamy sobie. Nie chcę mi się nawet zatrzymywać już w filmiku. Jak już ma być długi, to niech będzie długi. Co tu jeszcze można powiedzieć? Jest też gra, no, zabijanie potworku z rankingiem. Wygrywa Rolif, który ma 9000. Wow. I Adriano, który ma 7700. Mniejsze wow, ale prywatnie jest to dla mnie większe wow, ponieważ jest to druga postać kolegi z mojego, z naszego klanu. Potem jest jakiś Saluś, Nemar, też go znam. A ja, a tu was zadziwię, jestem 89. Stwierdziłem, że będę bił tak, żeby się utrzymywać w topce. Czyli dzisiaj mam 600, jutro jest niedziela, no to jutro dobiję do 700. I mam nadzieję, że się utrzymam póki co. Tak chcę się utrzymać w topce 100, żeby dostać jakąś nagrodę. Dobra, Elfie, co teraz? Jeszcze nie wysłałem. Dobra. Nie też można wysyłać.
pada śnieżek, fajnie jest. Ale questa trzeba skończyć. Tutaj był questik jeden. Zaczynaliśmy go u makiny. Ja go już zrobiłem. Nawet taki fajny mógł być. Lepsze questy niż nic. Szkoda, że tylko jeden póki co. Nagrody z niego chyba mam w depo. Ale nie jestem pewny. Tutaj mam swoje rzeczy z kalendarza. Pamiętajcie, żeby otwierać kalendarz codziennie. Ja już bym się parę razy pozapominał. Chociaż na innych postaciach już zapomniałem. Jeszcze nie wiem. Dobra, a spróbujmy F5. Może cię coś pobudzi. Jeszcze nie. Dobra, jeszcze nie. No już dobre parę minut czekam. Bo już widzę, że nawijam kolejne minuty. To możemy jeszcze pójść do Roana. Może ktoś jest. Jakiś sparring zrobimy z kimś. Niestety nie ma nikogo, z kim mógłbym się pobić. No i czekamy nasze parę minut. Dajmy mu te parę minut, no. A minuty lecą i nic. Spisz Romeira. Ty osobita. Mikołaj właśnie przyleciał z całą rodziną. Bardzo ci dziękujemy za ocalenie świąt. Teraz czas ubrać choinkę i ozdobić miasto. Wesołych świąt. Ja również się cieszę. Święta znów mile spędzone w gronie przyjaciół. Z gronem przyjaciół i rodziną. Wesołych świąt. I co, i to już koniec. Czyżby, oczekuj na święta i ciąg dalszy. No to do świąt nam zostały dobre dwa tygodnie. No to jeżeli quest ma być na Wigilię czy jakieś, no to sobie poczekamy. Może też opiszę. Nie wiem. Jak będę miał czas, to opiszę. Ale póki co to byłoby na tyle. Zrobiliśmy dodatkowego questa prosto z dodatku od graczy. Szacunek za nich za zrobienie. Bo niby zwykli gracze, a potrafili takiego questa zrobić. Takich ludzi potrzeba, żeby nie było nudno. Bo dużo osób tego questa ich robi, oprócz tego od administracji. Czyli jednak się przydało, zdało się. Jest ok, dobra. Ja się zwijam, będę kończył. Niedługo będę wrzucę filmiki jakieś, ale chyba tylko z questami póki co. Nie wiem, czy coś będę takiego specjalnego. No tam jest konkurs cały czas. Czekam na odpowiedź graczy na temat konkursu. Na moim kanale jest to zwiastun, na nim wszystko widać. Co trzeba zrobić, żeby był kolejny konkurs? Chodzi tam o łapki. Po prostu, żeby zobaczyć, czy ktoś tam w ogóle tak zagląda. I później, jak się uda, to konkursik na forum Margonem już będzie. No, i to tyle. Wesołych świąt.